Po jakiego mam iMac'a, chłopie, 2 koła do przodu, albo i 3 nawet. No, o kurwa. Petardy, co? O kurwa, to idzie, tu idzie, tu. Co się dzieje? O nie! O nie! Co jest? Co się... A kiedy odejdziemy? Nie zostanie po nas nic, tylko zostanie ten plik. Tomaszu, niniejszym, jak to jest przegrać całe życie? Co ty robisz? Nie pozwalaj sobie na za dużo. Wyjdź stąd, sam sobie nagram ten film. Idź stąd, no idź stąd, się. Stąd. Do widzenia, już, poszedł. Nie macie. Siema, jestem Marek. Dzisiaj zorganizujemy mega pozytywną akcję dla naszych widzów. Od czasu do czasu olejnik przychodzi do niektórych widzów i sprząta im mieszkania. A dzisiaj postanowiliśmy, że nagramy to wszystko i pokażemy, w jaki sposób odbywa się ten proces, jak widzowie korzystają z tej usługi. Po prostu dzisiaj przejdziemy się do mieszkań kilku widzów i olejnik posprząta wszystkim mieszkania. I wy to wszystko będziecie widzieli na filmie. Pamiętajcie również o tym, że jeżeli na moim kanale będzie 3 miliony subskrypcji, to wtedy kamerzysta zdejmuje z ryja swój worek i zobaczycie jego brzydką twarz. Być może jeszcze wtedy wypuści wam nową piosenkę. Jedziemy do pierwszego mieszkania. Zapraszam do oglądania. Także znajdujemy się właśnie przed pierwszym mieszkaniem pierwszego widza, któremu olejnik posprząta mieszkanie. Zobaczcie, jaki mam sprzęt. Co? Sprzątaczka jesteś. Ty uważaj sobie. Posprzątasz chatę? No lecimy. W takim razie okazało się, że ten widz po prostu zostawi nam mieszkanie i olejnik będzie musiał sam bez niego, bez żadnych wytycznych posprzątać. No, gdzie jest ten widz? Tam. Tutaj. Cześć. Marek. Witam. Możesz mapa tutaj dotknąć. No nie chcę, mapa. Uspokój się. No. Będzie wszystko idealnie, pięknie. Masz tu klucze, trzymaj. Ma być kurwa błysk. Ja spodziewam na McDonalda, tego szybko się widzimy. Super. Halo? Wyrobimy się. Także widzimy się już w mieszkaniu naszego widza. Jesteśmy już w mieszkaniu naszego widza. Jak widać, mieszkanie jest średniej jakości, dodatkowo jest no, dosyć brudne. Widzimy przede wszystkim tutaj jakiś piach. No generalnie jest brudno. Ale teraz będzie błysk. Delikatny zwrót się tutaj unosi, wiadomo, ale olejnik spróbuje wszystko na to zaradzić, ponieważ ma również odświeżacz do powietrza. To co, olejnik? Lecimy. Do roboty, psie. No sprzątaj, dawaj. Pokaż, co potrafisz. A będziecie tak ze mną stać? No. No, szofer musi wszystko nagrywać. No kurde, a ty to co? Możesz mi jeszcze tutaj, o, buta wyczyścić. Też. No dawaj, czyść buty. Dobra, weź tego z buta. Masz taką małą szoteczkę, dawaj, buty czyść. Jak te buty są tak brudne, że ich nie doczyścisz nawet. Dlatego powinieneś je wyczyścić. Ja bym na twoim miejscu wymienił je w ogóle, bo... Sprzątaj, dawaj, ma być wszystko wysprzątane tutaj w tym mieszkaniu. No ale to nie możesz tak nade mną stać i mnie rozpraszać. Ja będę stał nad tobą, bo nie posprzątasz dokładnie. Zobacz, ile tutaj sypu zostawiłem. Jest listo językiem! Ty chyba jesteś jakiś niepoważny, szofer może to językiem widać. Tak. Kurde, widz nam powierzył mieszkanie do wysprzątania. No to, ale nie stój tak nade mną, bo ja się skupić nie mogę. Okej. Okay. Zaraz zobaczysz, jaki będzie błysk. Zobacz, tutaj jeszcze. Ale będzie miał przesrane tutaj. Widzisz to, szofer? Dasz radę otworzyć kibel, bo ja nie chcę dotykać tutaj. Zobaczymy, co czeka olejnika. To szofer. Nagramy kiedyś taki film, że wkładamy olejnika, no, i spuszczamy wodę. Dobra. Nagramy takie coś kiedyś. Że co? Nieważne, olejnik. No, w każdym razie powiem ci, że masz przesrane tutaj przy sprzątaniu kibla. Ale to wszystko w swoim czasie, wiadomo. No, generalnie olejnik w swoim żywiole ma nie lada wyzwanie, jeżeli chodzi Marek, o posprzątanie tego mieszkania. Co chodzi? Co? Co się stało? Pieniądze. I co? Ile jest? 900 zł. Okay. Na melanżyk. Nie, weź mu to odłóż. No nie. No dość, dał ci mieszkanie do wysprzątania, mieliśmy mu wysprzątać. To należy też się dla mnie, chyba w melanżyk trzeba. No dobra, ale no to innym razem sobie ściągniesz pieniądze dzisiaj i film nagrywamy. Odłóż mu to. 900 zł na melanż? No jak to nie chodzi? No człowieku, no to zarób sobie. Właśnie zarabiam, teraz chatę sprzątam, to też to. Ale tym razem za darmo sprzątasz, bo film mamy w zamian. Czego ty nie ogarniasz? No dobra. Ej, no wziąłeś 100 cepie. Chcesz mieć problem zaraz ze mną? Dobra. Uważaj sobie i sprzątaj dalej. Zobacz, jak tutaj jest syf jeszcze. Ja z nim zostanę, będę go pilnował. Dalej, chcę połowę, a nie tylko 100. 300. No to sprzątaj porządnie. Albo lecimy w melanż, co? Albo będzie fikta. I co, jaki masz plan działania? To jak najchętniej bym stąd poszedł, tylko pierwszy. Zobacz, zarobiony hajsik na melanżyk, nie będę musiał sprzątać dla Marka jakichś brudnych melin. Mogę się iść napić z tobą, kurde, mordo. Uwaga, teraz nadchodzi wielki moment. Olejnik, pies, służący będzie... Kurwa, cięcie jeszcze raz. Jakie cięcie? Bez cięcia żadnego. Ja już powiedziałem swoje. Gdzie ci teraz... Zaraz mogę powtórzyć, żeby utrzeć to, kim tak naprawdę jesteś. W każdym razie...
ty sobie nie pozwalaj, olejnik. I co za kibel? Szopkę robisz jakąś. Jaką szopkę robię? Bo się nie słuchasz. Także chciałem powiedzieć po prostu, że olejnik będzie sprzątał kibel. No dawaj, nie umiesz tego otworzyć. Taka z ciebie sprzątaczka. Gówno, a nie sprzątaczka. Olejnik, sprzątaj. Ale duchnie. Olejnik po bokach. No jaki dobra. Jest ten sens? Masz umyć kibel. No i teraz bierz szczoteczkę. Wkładaj rączkę. Ty, bo ci teraz mordę ty mówię. O tak. O tak, kibel jest sprzątany. No kurde. O tak. To czekaj, czekaj, a do czego to służy? No ty, no ty jesteś niepoważny jakiś. Ej, olejnik, ty właśnie spuściłeś tą szczoteczkę? Co? Szczoteczkę spuścił. Bo ty mnie wystraszyłeś, no. Ej. Jak ty chcesz dalej ten kibel sprzątać? Palcami. Już jest czysty. Dobra, nie wiem. Jesteśmy tutaj godzinę, chyba stąd idziemy. Gdzie ty mu klucze zostawisz? Nie dostanę. No weź mu oddaj, człowieku. No później mu oddam. No oddaj mu teraz, nie, zostaw tu gdziekolwiek tak naprawdę. I tak nic nie sprzątałeś tutaj. Nie no, jak dorobię, to przyniosę. Dorobisz? No, przyjdę tutaj, biznesik zrobię jeszcze. Co tutaj można wynieść? Ty, szofer. Ej, olejnik, nie przesadzaj, no nie będziesz człowieka okradał. Weź mu, zostaw mu te klucze, słyszysz? Dobra. No weź, już sobie jaja robisz, olejnik, serio. Bo to jest żałosne. O co cicho? Dobra, w każdym razie, rób sobie co chcesz tak naprawdę. Fajki. Nie wiem, gdzie o fajki, ja nie biorę w tym udziału. To jak coś, to nie jest moja wina. Gości nas zaprosił, a tym kredzie. Ja stąd po prostu idę. Ja stąd po prostu idę. Z szoferem jedziemy do następnego mieszkania, ty, olejnik, dojdź do nas. Także jesteśmy już tutaj na miejscu, weź pogarnij olejnik, zapukaj czy coś. Zapukaj głową. Siemanko. Siema. Cześć, 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 cześć. Ekipa sprzątająca tutaj zapraszała. Cześć, Marek. Cześć, Darek, mówi. Tutaj jest olejnik, cześć. Wiadomo, posprzątamy ci teraz mieszkanie. Pięknie, cześć, witam. No to olejnik, zapraszam. Rozumiem, że czasu nie mamy ograniczonego w żaden sposób. Nie mamy czasu ograniczonego w żaden sposób. Co, gdzie, jak ma być posprzątane, w jaki sposób, jakimi środkami mamy do dyspozycji dużą ilość środków czyszczących, także wydaje jesteśmy się... w stanie każdy brud tak naprawdę usunąć. Oczywiście, wydaje mi się, że olejnik powinien zacząć od podłogi, ponieważ jest podłoga? Dosyć brudna. No, olejnik, zobacz, tutaj są ślady, tutaj jakiś mało tuż jest na podłodze. Na samym początku olejnik miotłą. Miotłą! No dobra, dobra. Czemu tą? Przecież masz taki sprzęt dobry. No w sumie rację. No to dawaj, miotłą jedziesz tutaj. Dobra, lecimy. To radzisz sobie? Ale... debilu! Ej! No co? No moja wina, że jesteś miotłą. Dawaj to. To za moje pieniądze jest, a nie za twoje. Oj, petarda chyba działa. No to sprzątaj. A później zrobimy to jeszcze mopem, wiadomo, z użyciem. Oczywiście. No tak, tutaj jest taki błysk, że zobaczysz tam. Szofer, pilnuj olejnika. Dobra. Jak chcesz tego, możesz bić ewentualnie. Szofer mnie nie może bić, jak ja trzeba. O, jaki olejnik. Nawet się nie patrz na niego. Co, sprawdzamy, jak tam olejnikowi idzie? No, będziemy zobaczyć. Możemy zobaczyć. Chodź. Już tutaj w zasadzie posprzątał wszystko miotłą, a teraz... Tak, dobrze mu poszło. Dobrze mu poszło. No co za debil? Co? No co ty robisz, człowiek? Ładnie tutaj myję. Ty głupi jesteś? Czemu? Bryj se tym popsikaj. No zobacz, jaki tutaj idealny będzie, patrz jak tutaj... Wiesz do czego to służy, kretynie? Wiesz do czego to służy? No do czego? Patrz, płyn do mycia szyb i glazury. No dobra, ale zobacz jak to błyszczy fajnie. Może rozumiem, tak że to są płytki, ale no to jest ale płyn no do mycia szyb. Zobacz jak wchodzi wszystko, jak to będzie tak błyszczyć, że nawet nie zwrócisz uwagi na to, że to jest do szyb. Debil. A efekt będzie... Po prostu debil. Wspaniały. Peki syf. No kurde, jak dla mnie to picobello. Zgadza się na takie coś? Na te jego techniki dziwne? W sensie? Ważne, żeby było ma tak dalej sprzątać, czy ma zmienić to na zwykły płyn? Nie, wydaje mi się, że powinien wziąć mopa i zrobić to mopem. No właśnie. Będzie serio? Dokładniej. Tutaj masz mopa, takiego pięknego, białego. Ja ci go niestety nie podam, wiesz? No dobra, no może być mopem. Wiadro, wody sobie weźmiesz trochę. A nie, olejnik. Wstydziłbyś. Tak, tak było łatwiej, lepiej, szybciej. Jakimś mopem się bawić. Dawaj, dawaj, olejnik. Super. Dawaj zobaczymy, co tu dalej ma. No dobra, tylko posprzątaj coś ma. Ty. Mało, ty kurczę. Tutaj czapeczka, pasek, dron. Ty, aj mak. Weź sprzątać. Ty, to kościół. 3000 za niego dostanę. Teraz wiesz, że miałeś sprzątać, a nie. Wiesz co ja z nim zrobię? Co? No jak co? Zapierdolę go. No kurwa, lecimy, ty. Ty głupi jesteś. Chodź, chodź, ale chodź. Cicho, bo usłyszy. Tutaj. Czemu ci ludzie nas samych zostawiają? Cicho, chodź. Ty, co ty robisz? Ty, chodź! Dawaj, gościu, szybko. O kurde, dobra.
No, szybko. Chyba jakiego mam iMac'a, chłopie, 2 koła do przodu, albo i 3 nawet. No, o kurwa, petardy, nie idzie. O kurwa, to idzie, tu idzie, tu. Co się dzieje? O nie, o nie! Co jest? Co się stało? Co jest, kurwa, iMac'a? O nie, co on zrobił? Co tu się stało? O kurde, po iMac'u, co tu się stało? Nie no, ty uciekam stąd, nie ma co. No, w którą stronę? Tam! Jezu. Olejnik niestety bardzo źle postąpił, dlatego teraz znajdujemy się w piwnicy. Olejnik postanowił, że ukradnie 900 zł z pierwszego mieszkania oraz ukradnie iMac'a z drugiego mieszkania, za co musi ponieść konsekwencje. Olejnik najbliższe 48 godzin spędzi w piwnicy i nie zobaczycie go na pewno na następnym filmie. Zagrał Tomek Olejnik. Siedź tutaj, tam masz wszystko przygotowane. Postanowiłem, że teraz w taki sposób będziemy rozstrzygali wszelkie spory. Jeżeli Olejnik będzie źle się zachowywał, będziemy go zamykali w piwnicy. Mam też plan, aby kupić specjalną klatkę dla Olejnika, ale to po wbiciu 2 800 000 subskrypcji na moim kanale. Zobaczcie moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.